Made it through the fire, how did I survive? Your money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną zwycięzca pojedynku Piotr Lisek. Dzień dobry, gratulacje. No i jakie to emocje po pierwszym zwycięstwie w klatce? Smakuje nieźle, dziękuję za gratulacje. Jako sportowiec myślę, że to wszystko będzie do mnie dopiero dochodziło, bo tak zazwyczaj jest, już wiem, z autopsji. Tekst miał brzmieć, jak wysoko postawił poprzeczkę Darole w tym pojedynku, ale pewnie już to słyszałeś. No to chciałem zapytać o twojego przeciwnika i jak ty go odebrałeś. Słuchajcie, ta poprzeczka była zawieszona wysoko, nawet nie tyle przez Darkę, tylko przez to wszystko, co tu się dalej działo. Ta moja presja związana z moją nieoczywistą decyzją i jakby rozłam ludzi, którzy dzielili się na tych, którzy wspierają, którzy nie wspierają. Kochani, taka jest moja natura i nadal przygotowuję się do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Darek powiesił tą poprzeczkę, myślę, że wysoko, swoją taką aparycją i tym, że robi taki freakowy content na konferencjach, czy w ogóle wokół siebie. To była inwencja twórcza, czy przemyślana technika? Mówimy o tym początku pojedynku, gdzie wyskoczyłeś latającym kolanem. Wyglądało to bardzo dobrze. Tak, dziękuję. Czekaliśmy, jak to wszystko się rozwinie. Mieliśmy jakiś tam plan na to wszystko, ale z racji tego, że miałem bardzo krótko, mało czasu na przygotowanie, bo aż 3 tygodnie, no to chciałem dać się ponieść temu wszystkiemu, co się dzieje. Myślałem i myślę, że stać mnie było na 3 razy po 3 minuty, więc na co tutaj czekać? Właśnie to wyszło w ferworze walki, że od razu zaatakowałeś Daralwar. Jaki był plan na ten pojedynek? Nie, był taki plan, żeby go atakować. Właśnie dlatego, że wydaje mi się nadal, że wytrzymałbym 3 razy po 3 minuty. Więc po co miałem czekać, zanim aż on przyjdzie do mnie, kiedy ja też mogłem podejść. Moja pierwsza styczność z tak poważnym tym sportem, bo wiadomo, że na sparingach jest troszeczkę inaczej. No i nawet wszyscy wokół się mnie troszeczkę bali, tak mi się wydaje, że Lisu, weź ty się zdenerwuj, bo ty nie jesteś taki. I ja faktycznie gdzieś musiałem wykrzesać z siebie. Tutaj chyba palec w oko. No, pojedynek fagaty z brylantynką, bo tak, to tak. Oglądamy. Dziewczyny nieźle się lały, nie? Co mogę powiedzieć? To nie wiem, jakie było pytanie. Nie, bardziej chciałem jeszcze podpytać o to samopoczucie w tym pojedynku i o to, jak ci się podoba to MMA. Czy ty złapałeś bakcyla i czy po wyjściu z klatki pomyślałeś, chciałbym jeszcze raz? Ja już złapałem tego bakcyla dawno temu. Teraz mogę się bardziej w tym pławić. Oczywiście moim sportem przewodnim nadal będzie tyczka, ale myślę, że zamiast jogi, którą powinienem uprawiać, to MMA wleci w wolnym takim czasie, w między gdzieś tam delikatnie, ale spokojnie zostaję w lekkiej atletyce. Po igrzyskach zobaczymy, co się urodzi. Także sporo czasu jeszcze, kiedy się zobaczymy w oktagonie. No właśnie, czyli rozumiem, że teraz fokus i już przygotowania tylko i wyłącznie do... Tak. Fokus jest jeden, olimpiada. Tak, jeszcze po drodze są Mistrzostwa Świata na hali, Mistrzostwa Europy i dopiero Igrzyska Olimpijskie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziemy się widzieli w przyszłości, jeszcze może w oktagonie, mam taką nadzieję przynajmniej. A ja ze swojej strony, ja do tego podchodzę bardzo sportowo, więc te pytania właśnie, czy mam jakiś dym, czy kogoś nie lubię. Raz, że to wszystko jeszcze może narosnąć, a dwa, że ja tutaj właśnie jestem ze względu na sport głównie, tak mimo wszystko. Co trenerzy powiedzieli po pojedynku? Pierwsze słowa trenerów. Piątka, dobra, wiesz co, ja muszę lecieć do dzieci, drugi leci na kolejną walkę, a mój trener powiedział, no to ja idę do gości, których tutaj zaprosiłeś i przyprowadziłeś i którzy się cieszyli, idę ich troszeczkę pozabawiać. Także, no, zbili piątkę i pewno będziemy jeszcze gadać. Zadowoleni, myślę. A z Darem, z Darolwem była okazja chwilę porozmawiać po tym pojedynku? Widzieliśmy się u lekarza, bo to jest taka procedura, że musimy tam wszyscy się spotkać. Normalnie, ja mówię, jakby nie lekceważyłem Darka, szanuję Darek, wiem, że musiał zrobić takie wokół siebie trochę show. I szacuneczek. Z mojej strony pełen, ja jestem zawodnikiem, sportowcem, który nie lekceważy przeciwnika, nawet nieważne co się nie dzieje. Kwestia na konferencji Dara była poruszana, jeżeli chodzi o imprezowanie.
twoje, więc pytanie, czy imprezowanie będzie po pojedynku, czy planujesz jakiś after part? Nie, no ja też jakieś tam planuję, jakby wszystko jest dla ludzi, z umiarem, z głową. Kochani, to jakaś afera koperkowa sprzed X lat, ja już o tym w ogóle tam zapomniałem, w ogóle nawet nie wiedziałem, jak mam się do tego ustosunkować za bardzo. Jakby to wszystko jest dla ludzi i tak bym to zostawił. I odpoczywaj, zwycięzca pojedynku, Piotr Lisek. Dzięki, gratulacje. Trzymajcie się i do zobaczenia. Gratulacje. Made it through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, caught a feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night.